akcja od 28 lat. Biorę w niej udział dzisiaj z wielką przyjemnością. Kieruję do Państwa kilka słów z Jaroszowa, gdzie ta akcja trwa już wiele lat. Bawimy się świetnie z Jaroszowie i w Strzegowie. Zbieramy na ten szczytny cel, który wyznaczyła sobie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pytał mnie dzisiaj wnuk, na co te pieniądze, kiedy dawaliśmy pierwszy raz. Kiedy mu tłumaczyłem, a ma 6 lat, nie mógł jeszcze zbytnio zrozumieć, że jak to, na co? Ja mówię, to na trudne operacje, takie tutaj na ucho, tak, ale i brzuszko, a wnuczka pyta w głowie. Ja mówię, tak, właśnie na to zbieramy dzisiaj pieniądze. Bardzo Wam Państwu dziękuję za to wsparcie, które macie i w Strzegowie, i tutaj, i w każdym jednym miejscu, w Polsce i na świecie. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, zbliża się już godzina 19, a więc powoli, drobnymi krokami zbliżamy się do końca 28 już finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj działo się naprawdę bardzo wiele. Można powiedzieć, oj, działo się, działo, dlatego że po kilkuletniej przerwie znowu orkiestra zagrała w Jaroszowie, gdzie była cała moc różnych koncertów, licytacji i wszyscy też świetnie się bawili. I oczywiście tutaj w centrum, w głównym sztabie Strzegomskiego w Ośpu, w Strzegomskim Centrum Kultury, gdzie również prezentowały się przedszkolaki ze strzegomskich przedszkoli, szkoła tańca Bans. Były także popisy sekcji orkiestry dętej Strzegomskiego Centrum Kultury. Popisywali się także artyści, młodzi wokaliści z sekcji wokalnej. Mieliśmy także wspaniałe przedstawienie przygotowane przez rodziców z przedszkolakami z jedynki, oprócz tego przedszkolaki z dwójki, z przedszkola numer 3 i całe mnóstwo znakomitych artystów. Na koniec wystąpi za chwilę zespół Avenir, który uświetni i podkreśli cały artystyczny program dzisiejszego finału. 28 raz to już jest naprawdę fantastyczny rezultat i z tego, jak rozliczają się w tej chwili w głównym sztabie nasi wolontariusze, którzy przez cały dzień kwestowali na ulicach Strzegomia, można mieć nadzieję, że chyba pobijemy ubiegłoroczny rekord, jeśli chodzi o finansową stronę całej zbiórki, także jest naprawdę powód do radości. Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy się włączyli aktywnie, naszym wolontariuszom, którzy dzisiaj od samego rana, niektórzy już od 6 rano chodzili po strzegomskich ulicach i kwestowali. Dziękujemy bardzo serdecznie tym, którzy włączyli się aktywnie, zarówno jako sponsorzy i podarowali nam różne gadżety, które licytowaliśmy dzisiaj przez cały dzień pomiędzy koncertami. Dziękujemy bardzo serdecznie tym, którzy usiedli tutaj na widowni w Strzegomskim Centrum Kultury i licytowali te fantastyczne gadżety. Nie tylko te wośpowe, ale właśnie te dary serca od strzegomskich przedsiębiorców i od strzegomian.
up and shake it, push the clutch, and the whole time you're building is rained up, and there's nothing you can do to hold them off. And when a beautiful women be showing off, like a cause of riot in this group, still be hearing the fire alarm going off. We gotta watch it. I really got a home on the train. W Jaroszowie piękny pokaz dała grupa strzegomskich morsów, która bez względu na temperaturę weszła do basenu z zimną wodą, a to też dzięki strażakom, którzy przygotowali im specjalny basen, napełniając go wodą. Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra do końca świata i o jeden dzień dłużej. I z tym zostawiam Państwa do przyszłego roku. Pomału, moi żołnierze celują na ciebie, to jest szansą. My stanąc z Ameryki, w lodu sobie latam.